Δείτε το ψήφι να σύγει το δότη παστέλε. Στράφη το πάρτι αδειέσουν οι κάνεις τα δουάνι χώρα τώρα σπάθηκε το δοήνια και οδέρ μου είναι γνώσκη και λίγο αγαπάνε και κρατώ. Να πω κάτι παρακάτω, που σπαθέντο που φύλλαν τους αστυντήρους θα αποκτήτως εγώ σε το πάω, όμως δεν μπορώ σε αυτή τη Μέχρι σήμερα το Πρεσβυντάντα Ανέστα Κρακόβα προσπαθούσε για την μετά την εκτόνα του Νέου Σκορδουάνη που ρεφέρα σπάθουν οι εργομοσίε του Στίβου Δεβαντανάκη στην Κρακόβια. Αντίθετα με τον Δολίνη Κοζαζόν που δεν είχε γνώμη. Μέχρι σήμερα όμω λίγο υποθέτει την κομπετένση του Πρωτοβουλίου του Κουρατορά. Ζω σε αυτήν την συντεγράφη των ψυχών του Πάου, του Πάου Πρωτοβουλίου τη Νίκη Κοζίνη. Ούτε θα σα πω, καθώ ήταν η συγκρότηση που δεν θα φανάστηκε, την ψυχή τη πρώτη φορά τη κυβέρνηση, ο Ιντερνετ τη Ισραήλ, σκράμιν και το σπουδαρμένο τη Ροδένια Καμίνισμα. Αλλά η δεβαστάτη δεν μπορούσε να σπουδάρει τη φωτογραφία. Ο Ζαρτσάνη θα ζούσε στην Ιεροφόμα στην Ισραήλ και δεν θα φανάστηκε, και πήρε βάζα από βάζα τη Ενίδρα, με την Ιεροφόμα στην Ισραήλ, και από την Ιεροφόμα στην Ισραήλ. Η Ιεροφόμα στην Ισραήλ Ja mam tylko powiedzieć o paru jeszcze dodatkowych informacjach. No wiem, bo tutaj mój kolega upomina się. Generalnie jest tak, że grozi, dach jest wręcz dziurawy. W związku z powyższym pieniądze, które są uzyskane tam są dwa regularnie płacące lokale usługowe. Te pieniądze nie są przeznaczane na remont, na zabezpieczenie tkanki budowlanej. Podobnie jest z piwnicami. Od wielu lat lokatorzy interweniowali, żeby zrobić porządek z instalacją cieplną. Z instalacji cieplnej przecieka woda po prostu. Dekapitalizuje się piwnica. Lokatorzy plus wynajemcy lokali użytkowych płacą za marnotrawstwo, które jest winy zarządcy, czyli w tym momencie kuratora. Ponieważ no jest to obiekt wymagający bardzo dobrze przygotowanej osoby do zarządzania, więc uważam, że punkt drugi, czyli wnosi się o możliwość oceny kompetencji proponowanego nowego kuratora, jest punktem kluczowym, bo nie chodzi chyba o to, żeby z powodu zmiany przyszedł ktoś, kto jest albo niekompetentny, i nieuczciwy, czyli krótko mówiąc kolokwialnie, zamienił sobie cikierkę na kijek. Uważam, że ten drugi punkt jest bardzo ważny. No nie wiem, no mogę podawać jeszcze wiele innych szczegółów, ale myślę, że nie ma jakichś specjalnie sprzeciwów co do podjęcia tej uchwały, także ktoś chce wziął za pokolenie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. 14 za, przeciw, przyjęcie głosa.